Witajcie, nazywają mnie Samotny Nadrobcą. Jest kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Chciałbym pogadać z tobą, Francisie. Nie chcę słyszeć o tej imitacji kapitana. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. Nie mam pojęcia, co za demon opętał kapitana, że wpadł na taki pomysł. Czego chcesz od tego ważniaka? Muszę się dostać do chaty Grega. Naprawdę? A po co? Potrzebuję pancerza bandytów. Francis nigdy nie pozwoli ci tam wejść, żebyś mógł sobie coś zabrać. Chyba, że... Tak? Masz coś, na czym mu bardzo zależy. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni w kanionie. Kiedyś staliśmy razem na straży. On jak zwykle zasnął. Przez sen zaczął coś mamrotać. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać? Kiedy kapitan wróci i zobaczy, że z chaty coś zniknęło, Francis wpadnie w poważne tarapaty. Chcę czegoś mocniejszego. Mamy tu konesera. Z chęcią poznam nowe przepisy. Dobry trunek musi być przejrzysty i mocny. Powinien spływać w głąb gardła niczym płynny ogień. Ciężko to osiągnąć, ale chyba znowu się rozgadałem, a ty chcesz się napić. Proszę bardzo, mój własny wynalazek. Nazwałem go Szybki Śledź. Jak ci smakuje? Niesamowity. Nie inaczej. Nie znasz przypadkiem dobrych receptur? Chętnie się nauczę pędzenia czegoś ciekawego. Jeszcze jednego? Daj trochę tego szybkiego śledzia. Srogi trunek, ale ma swoją wartość. Co możesz mi zaoferować? Mam wszystko, czego może potrzebować pirat. Okej. A jeszcze room, spoko. O, tak działa, no bez imiennego ten szybki śledź po prostu. Dostaliśmy bonus do szybkości. Możemy teraz tak biegać sprintem. Proszę cień ostwór. No i okej, możemy powiedzieć, że tutaj ta plaża została wyczyszczona.
Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. Oto twoja zapłata. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Mogę cię podszkolić w walce bronią jednoręczną. Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Na razie nie. Znajdź sobie jakąś koję i zdobądź solidną butelkę rumu. Ach, to jest trunek. Muszę się dostać do chaty Grega. Nie ma mowy! Grega nie ma, a ja zamknąłem drzwi, żeby nikt nie wpadł na pomysł zabrania sobie czegoś. Więc lepiej spływaj, albo porachuję ci kości! Greg jest waszym szefem? Też mi coś! Każdy żeglarz i każdy szczur lądowy na tej wyspie słyszał o straszliwym kapitanie Gregu! I właśnie on powierzył mi komendę nad resztą ludzi. Mam zadbać, żeby cała ta banda nie rozpuściła się do reszty pod jego nieobecność. Niektórzy myślą, że mogą robić, co im się żywnie podoba, tylko dlatego, że kapitana Grega nie ma w pobliżu. Ale się zdziwią, kiedy Greg wróci. Opowiem mu wszystko, słyszysz? Także to, że ktoś próbował myszkować w jego chacie. Odsuń się więc, albo popadniesz w nieliche kłopoty. Jeżeli on sam nie widzi, to nie mogę mu pomóc. To się nigdy nie zmieni. Spróbuj tego. Smakuje jak płynny ogień. Dużo by mnie to kosztowało. W sprawie grogu. Sam by na to nie wpadł. Oto twoje 20 flaszek. Niech mnie kule biją! Tak za darmo? No cóż. Dobrze, zapłacę ci. Masz może coś bardziej interesującego niż złoto? Nie musisz mi tego mówić. Pomyślmy! O, mam pierścień! Nie, to już. Wygrałem go wiele lat temu w kości, w jednej z portowych tawern. Człowiek, który go przegrał, zapewniał, że pierścień jest magiczny. Ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić, czy to prawda. Chcesz pierścień, czy złoto? To naprawdę nie mój problem. Daj mi pierścień. Proszę bardzo! Jedna wielka sprawa. Co to za pierścień? Nie wiem, ty mi powiedz. O, to dobre. Nie musisz mi tego mówić. Większa odporność na broń. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? A co tu mówić? Rozejrzyj się. Jedynymi ludźmi, którzy cokolwiek robią, są chłopaki Henry'ego. Morgan całymi dniami wyleguje się w łóżku albo chleje. Nie przejmuje się Gregiem. Komu się to nie podoba, dostaje kopniaka w tyłek. Co słychać? Nie narzekam. Co prawda trochę się nudzę, ale przynajmniej nie muszę pracować. Czekam na nowe zadanie od Grega. Jakie zadanie? Nie wolno mi o tym mówić. Bez urazy, ale ciężko pracowałem, by je dostać i nie mam zamiaru go stracić. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować. Kto może mnie czegoś nauczyć? Henry i Morgan dowodzą grupami abordażowymi. Mogą cię podszkolić w walce wręcz. Ludzie Henry'ego ćwiczą się w walce bronią dwuręczną. Morgan nad siłę takiego oręża przedkłada szybkość broni jednoręcznej. Kto jeszcze? Nie mam pojęcia. Nigdy nie interesowałem się innymi rzeczami. Wydaje mi się jednak, że Jack Alligator i Samuel mogą ci pokazać jakąś przydatną sztuczkę. Nikt nie chce o tym słyszeć. No widzisz, już mi lepiej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Mnie to już nic nie dziwi. Widzi i słyszy się. Ach, księga rozrachunkowa Francisa. Wygląda na to, że ten człowiek napycha sobie złotem kieszenie.
końcu to była jego decyzja. No tak na to wygląda. To było oczywiste od dawna. Powinien być mądrzejszy. To rzeczywiście. Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, poczekaj. Nie chciałeś przypadkiem klucza do chaty Grega? Dam ci klucz do chaty kapitana. Tam jest naprawdę dużo cennych przedmiotów. Ale teraz dawaj notatnik i trzymaj gębę na kłódkę. Umowa stoi? No, możemy teraz wziąć ten strój bandyty. I nie tylko. O proszę. Ile bogactwa wziąłem? Hej ty! Co robisz w mojej chacie? Ja... Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaź z mojej ławki i to już! A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Plaża na północy jest już bezpieczna. Dobrze, ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. O jakich stworach mówiłeś? O brzytwiakach. Co prawda siedzą w kanionie, ale czasami podchodzą pod nasz obóz. Nie chcę, żeby któryś z moich ludzi został pożarty. Mam tam pójść sam? Możesz wziąć paru chłopaków, jeśli chcesz. Powinni uczciwie popracować, zamiast się lenić. No to idę. Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. Załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. To jeden z naszych pancerzy powinien pasować na ciebie. I nie ociągaj się z robotą. Jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Grek, a to jest mój obóz. Wszystko gra? No i proszę, mam mi pancerz piracką zbroję. Fajnie. Okej, czy mam iść do kanionu i po prostu...
oczyścić właśnie ten kanion z zbrzytwiaków. Kurczę, jak te drzewa zrujnowane. A co może urosnąć na takiej pustyni? Okej, mam tam jeszcze jeden. Jeszcze jeden jaszczur. No chodź tu. Kurczę, całe mnóstwo jaszczurów. I czy do tego ognistych, kurczę. Więc trzeba uważać z nimi podwójnie, bo one mogą mnie po prostu spalić. Kurczę, mocne te jaszczury. No to wyższa właśnie klasa tych jaszczurów normalnych. Ognisty jaszczur. Więc trzeba uważać. To jest taki mini smok tak właściwie. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Coś tutaj mocniejszego chyba będzie, co? Lepiej może... O proszę, zombie! O kurde. No ja wiedziałem, że to jakieś paskudne stwory będą, ale żeby zombie? No tutaj ci mieszkańcy tego Jakendaru się bawili przywołania właściwie. Temu pewnie ci zombie tutaj chodzą. Yeah.
O, ci już troszkę słabsi, widzicie? Czyli tamten był chyba ich jakimś przywódcą, czy coś. Uwolnijmy ich duszę. Proszę. To jest też ciekawe, że oni teraz takim niebiesko poświatą się świecą, jak pokonają. To pewnie dlatego, że ich jakoś uwolniliśmy od tego, czy coś. Od tego tułanie się po świecie. Złoto. No tak, wiadomo, nie? Tutaj, gdzie trupy, zombie, potwory, to zawsze muszą być jakieś itemy dobre. Żeby po prostu nagrodzić nasz... ten trud włożony w... po prostu walkę z nimi. Proszę, mapa do skarbu. Patrzcie, ile skarbów, kurczę, tutaj jest. Ja nie wiem, czy będę ja wszystkie tutaj zbierał. Zbierał. No tak, zbierał. Zobaczymy. Chociaż w sumie czemu nie? Ja nie narzekam na jakiś tutaj dość duży zapas gotówki, czy tam nadmiar. Więc można i by było poszukać tych skarbów. O proszę. Tam był skarb, ale ja chyba wykopałem go, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, wróćmy może do Grego, bo o tą plażę chodziło i my po prostu ją tutaj oczyściliśmy z potworów. Do jakich, kurczę, zombiaków? Jeśli chcesz zapytać, czy do ciebie dołączę, to możesz sobie darować. Jak sądzisz, co chłopaki zrobią, kiedy sobie pójdę? Po powrocie nie znalazłbym ani jednej pełnej skrzynki w swojej chacie. Nie ma mowy. Zostanę tutaj i będę pilnował zapasów. Oto twój kompas. Ha! To rzeczywiście on! Nie spodziewałem się, że ujrzę go ponownie. Wielkie dzięki! Tym razem Greg już go nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas. Jest sporo wart. Ano widzicie, czyli ten jego kompas znaleźliśmy w międzyczasie, nie? Też jest fajne. Pokaż mi swoje towary. Oczywiście przehandlujemy jakieś tam dobre przedmioty. Okej, czyli to nie był ten kanion, to po prostu jak znalazłem jego ten kompas. I poczekajmy do rana. Okej. Okay. Skip. Mogę ci opowiedzieć. Powinieneś o takich mi rzeczach. Pomóc. Co jest grane? Kanion czeka. Lepiej weź paru chłopaków. Kanion jest bardzo niebezpieczny. Chodź ze mną. No to w drogę. To żadna tajemnica. Jak leci? Muszę usługiwać tej żarłocznej załodze. Dlatego stoję dzień i noc przyrożnie, piekąc wilki.
Wolałbym rzucić to w diabły i połazić trochę po plaży, w poszukiwaniu czegoś, co może wyrzuciło na brzeg. Nie musisz. Tydzień temu na rafach rozbił się statek kupiecki. I cały jego ładunek fale wyrzuciły na brzeg. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł się stąd ruszyć. A to tylko gadanie. Powinieneś mi pomóc. To rozkaz Grega. Nie musisz mi tego Dobrze. Mówić. Chodź ze mną. To inaczej. Dobrze. No i oni będą teraz mi towarzyszyć. Chodź ze mną. Nie widzisz, że próbuję tu odpocząć? To rozkaz Grega. A to czemu nie mówisz od razu? Już idę. Dokąd idziemy? Musimy oczyścić kanion. Oszalałeś? Tam jest pełno dzikich bestii i do tego te brzytwiaki. Wiem o tym, a teraz chodź. Lepiej zdobądź mikstury uzdrawiające, bo coś mi się widzi, że będziemy ich potrzebować. Mam ich mnóstwo. Mam mnóstwo. Mikstur. Powinieneś mi pomóc. To coś nowego. A niby kto mi każe? Sam kapitan Greg. Mówi, że powinniśmy zapolować na brzytwiaki w kanionie. No, najwyższy czas rozprostować kości. Im szybciej się z nimi rozprawimy, tym szybciej będziemy mogli wrócić. Chodź ze mną. Idę! Powinieneś mi pomóc. To rozkaz Grega? Jasne. Kanion czeka. Tak jest, kapitanie. Okej, okay, już mamy tak naprawdę sporo grupkę, więc my chyba możemy ruszyć na ten kanion. Kapitan powierzył ci dowództwo nad grupą uderzeniową? Chłopakom przyda się trochę pracy. O, aligator. Znasz może Angusa i jego kumpla Hanka? Nie widziałem ich od jakiegoś czasu. W sumie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby przepadli na dobre. Dlaczego? Ci obwiesie kręcą się zwykle w pobliżu jeziora, skutecznie odstraszając zwierzynę. A jak myślisz, nad którym jeziorem przebywają najczęściej? Pamiętasz nasze polowanie? Tak. Chyba w Kotlinie. Tam ich widywałem najczęściej. Chodźmy na polowanie. Rozumiem. No chodź! No, koniec z tobą, bestio! It's all so-